Janek, witamy z powrotem, można by rzec, w drużynie. Ciebie z Mateuszem najdłużej zabrakło razem z nami, ale widziałem po tobie i po Mateuszu, że z takim niezłym powerem i zdwojoną siłą do nas wróciliście. Tak, dobre mam obserwacje? Dokładnie tak. Ja się czuję bardzo dobrze. Szkoda, że tak długo ta przerwa trwała, ale czuję się dobrze. Fizycznie jest ok, wszystko. No jedynie tą piłeczkę troszeczkę trzeba podbijać dłużej teraz, bo jednak przez praktycznie tam prawie tydzień chyba nie odbijania, no to jednak na tej pozycji szczególnie mojej jest to bardzo ważne, więc że tak powiem podwajam teraz jednostki jak tylko mogę, żeby tej piłki jak najwięcej dotykać i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do dyspozycji. No właśnie, ciężko jest tak wrócić od razu na takie wysokie tempo, no bo jeden, dwa treningi i od razu wyjazd i mecz. Dokładnie, znaczy, fizycznie czuję się dobrze na razie, nic się nie dzieje pod kątem jakiejś zadyszki czy cokolwiek, natomiast odczuwam bardziej ten brak tego dotykania piłki mimo wszystko no, na tej pozycji, tak jak mówię, no, na rozegraniu gdzieś ta piłka zawsze przechodzi przez te ręce i praktycznie tydzień bez niej w jakimś tam większym wymiarze niż tylko tam palcami odbijać w domu jednak troszeczkę się odczuwa, ale myślę, że to jest kwestia czasu, przecież przez tydzień też nie zapomnę, więc myślę, że jeszcze chwila i będzie wszystko ok. A może to mieć jakiś wpływ, ten brak kontaktu z piłką na specyficznej hali, jaką jest tutaj hala w Zawierciu? Myślę, że na jakikolwiek będzie miał wpływ, z tego względu, że po prostu no, czasu się nie oszuka i gdyby się tak dało być w formie, to byśmy trenowali dwa razy w tygodniu plus meczyk i tyle. Natomiast no, nie bez powodu jednak ten trening jest dwa razy dziennie, najczęściej codziennie, więc no, z tego względu myślę, że na jakiejkolwiek hali, czy tutaj, czy na swojej, gdzieś tam na pewno to troszeczkę odczuję, ale mam nadzieję, że to jak najszybciej wróci do normy. Drużyna z Zawiercia, tak patrząc na ich media społecznościowe, reklamuje ten mecz jako rewanż za Iławę, bo tam wygraliśmy w Iławie 3-0, to chyba taki sam wynik, powtóreczkę to my bierzemy w ciemno. No myślę, że będzie bardzo ciężko, szczególnie na tej hali, chłopaki grają bardzo dobrze u siebie, kibice ich niosą, jest to bardzo głośno. Cóż, no my wracamy po tych jakichś tam mniejszych chorobach. Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej po prostu wrócili do tej dyspozycji, która była i wtedy będzie wszystko dobrze.